Dzień dobry Państwu. Z tej strony Hanna Kątna, instruktor świetlicy w Bożonkowie. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu wykonanie strojka na takim kawałku kory. Taką korę możemy kupić w sklepie florystycznych, w kwiaciarniach. Możemy też czasami znaleźć kawałek kory w lesie. Wystarczy ją wtedy tylko pobielić farbą, nawet emulsyjną czy akrylową, jaką posiadamy w domu. Jeżeli jej nie pomalujemy, a będzie naturalna, też nic nie szkodzi. Ja w moim stroiku wykorzystam w dużej mierze materiały naturalne, takie jak szyszki, cynamon, anysz czy plasterki pomarańczy. Znajdzie się tutaj również kawałek gałązki wierzby. Jednakże pojawią się tutaj również dekoracje gotowe, jakieś kuleczki, czy nawet takie sztuczne gałązki, a nawet dwie kokardki, większa, mniejsza, którą wykonałam wcześniej. Oczywiście nieodzownym elementem, który nam się przyda, jest klej na gorąco. Od czego w ogóle zaczynamy? Musimy mieć jakąś koncepcję naszego stroika i zanim zaczniemy przyklejać na nasze wszystkie dekoracje, ułóżmy sobie dekoracje bez przyklejenia, mniej więcej, żeby rozplanować ten nasz stroik i dopiero jeżeli jesteśmy pewni, że tak to ma wyglądać, zacznijmy przyklejać, tak? Ja już mi wcześniej, jak to powiedziałam, zrobiłam ten stroik na sucho, bez przyklejania części, więc mniej więcej wiem, jak on będzie wyglądać. Dlatego mogę w tej chwili sobie te moje dekoracje przyklejać. Jak widzicie, klej na gorąco jest takim nieodzownym elementem, który się przydaje w różnych pracach plastycznych. Tutaj klej jest akurat ten, który wykorzystuję, jest dla dorosłych. Musimy pamiętać, że on niestety bardzo mocno parzy, jeżeli nie będziemy uważać. Musimy też dać chwilę czasu, żeby nam się tu pewne części przykleiły. Tak. Ja już, tak jak Państwu mówiłam, przygotowałam dwie kokardki, które umieszczę sobie na mojej dekoracji, na moim stroiku. Jedna jest większa, jedna jest mniejsza. Zrobiłam to po prostu z premedytacją. Nie chciałam równych. Tak jak mówiłam, trzeba chwilę odczekać, żeby klej załapał, ostygł i żeby nasze dekoracje się trzymały. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Teraz przystępuję do klejenia, tak jak mówiłam wcześniej, szyszek. Szyszki możemy kupić, ale też proponuję w okresie jesieni, czasami jak idziemy na spacer, pozbierać kilka. Przydadzą się one w późniejszym czasie właśnie do w okresie bożonarodzeniowym, do różnych dekoracji. Plasterki pomarańcze możemy kupić, możemy też sami zrobić. Wystarczy pomarańcz pokroić, położyć na, wsadzić do piekarnika albo nawet na grzejniki do wysuszenia, żeby fajnie się tutaj nam wysechł. Jeżeli kleimy plasterki pomarańcze, to musimy pamiętać, że w takiej części, w której po prostu ta część wystaje, bo jeżeli weźmiemy gdzieś głębiej, kleju będzie dużo, może po prostu on nie załapać. Tak jak mówiłam, mam tutaj naturalne produkty, anysz, pomarańcz. Anysz bardzo ładnie pachnie.
i nadaje takiego klimatu świątecznego. Pojawią się tutaj u mnie też również szyszki modrzewiu, są malutkie, ale też ładnie dekorują. Ten strój w dużej mierze będzie taki eko, lekko eko. Ale mam nadzieję, że się Państwu spodoba. I podchwycicie po prostu ten temat i moją propozycję. Tak to wygląda. Jeżeli chcecie, to możecie też oczywiście jakąś figurkę sobie tutaj dokleić. Nie ma problemu. Tego aniołka znalazłam w jakiejś tam szufladzie. Może się też pojawić tutaj w mojej dekoracji. Wydaje mi się, że nie można za dużo po prostu pewnych części dokładać, bo czasami za bogato to nie znaczy, że ładnie. Tak mniej więcej wyszło. Mam nadzieję, że moja propozycja takiego stroika przyjmie się i zachęci Państwa do realizacji go i do własnych propozycji i dzieła. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Do widzenia.